Cześć moi drodzy. Zainspirowany nowym materiałem na kanale RS Elektronika na temat kodów kreskowych przypomniałem sobie, że Apple też stosuje kody kreskowe. I się kiedyś zastanawiałem, jak je odczytać i powiem szczerze, że nie znalazłem takiej informacji, ale właśnie w materiale pana Krzysztofa znalazłem informację, o jaki kod chodziło. No i właśnie ten kod udało mi się odczytać, ponieważ znalazłem aplikację, która pozwala czytać tego typu kody. To są kody typu Dota Matrix i to właśnie mnie natchnęło w tym materiale, żeby zobaczyć, co czyta takie kody. Te kody są stosowane przez Apple w wielu miejscach, na kontrolerach, na taśmach, na elementach i te numerki można odczytać. Zrobiłem szybki research i już znalazłem, że informacje na temat ekranu, które można odczytać z kontrolera, z taśmy i tak dalej, są zawarte w tym kodzie. Chcielibyście wyciągnąć jakieś tam informacje, cokolwiek i tak dalej, to możecie to zrobić. Co jest potrzebne? Potrzebny jest oczywiście iPhone, chociaż możliwe, że te aplikacje też występują w innych urządzeniach przed Androidem. Nam jest potrzebny DPM codes. I teraz patrzcie, dzieje się magia. Magic. Mamy wszystkie informacje, które są potrzebne do zaprogramowania, zidentyfikowania i tak dalej. Jak widzieliście, można odczytać ciekawe informacje, zewidencjonować możecie sobie lepiej swoje stany magazynowe, przyspieszy może wam to jakąś pracę lub po prostu wyjaśni wam się ciekawa informacja, która jest zawarta w tych właśnie kodach. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego razu.